Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z obietnicą przygotowałam dla Was drugą część holu zakupowego z wyprzedaży. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, to zostawię Wam kartę i link w opisie na dole, żebyście mogli nadrobić. Rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, są to rzeczy, które nie dotarły do mnie ostatnim razem, ale że jest ich trochę, to uznałam, że po prostu poświęcę im oddzielny odcinek. Co prawda nie ma już tego tak dużo jak poprzednio, ale myślę, że jest kilka perełek, także uznałam, że może coś Was zainteresuje i zainspiruje. Chciałabym jeszcze tylko na wstępie dodać, ponieważ pod poprzednim haulem dostałam komentarz, że kupiłam dużo ładnych, ale podobnych do siebie rzeczy. Słuchajcie, dla mnie mimo tego negatywnego wydźwięku, jaki komentarz miał mieć, był to komplement, ponieważ to oznacza, że ubrania, które kupuję, są spójne i zgodne z moim stylem. Tak więc ostrzegam na początku, będzie dużo falbanek, baskinek i takich typowo dziewczęcych akcentów, także jeżeli to lubicie, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy może od dwóch rzeczy, które udało mi się kupić w H&M-ie. I one akurat nie były kupione na promocji, ponieważ to jest nowa kolekcja, ale w ten dzień jak zamawiałam było minus 20% na dział Divided, a jako że obie rzeczy są z Divided, to udało mi się je kupić ze zniżką. Pierwszą rzeczą jest bluza. Jest to taka bluza tutaj z koronkową wstawką na środku. Ta wstawka teoretycznie prześwituje, natomiast nie widać jakoś za dużo ciała i nie przeszkadza to. Ma tutaj również taką falbankę przez całą długość. Rękawy zakończone są delikatną bufką. Jest w sumie dosyć podobna do tej z Zary, którą pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, więc jeżeli komuś się podobało, a nie udało Wam się dostać tamtej, to może ta się Wam spodoba. Ja sobie wzięłam rozmiar S, bo tak jak wspominałam, to jest ten dział Divided, więc uznałam, że XS-ka mogłaby być na mnie za mała. I w sumie myślę, że była to dobra decyzja, bo podejrzewam, że nawet jakbym miała M-kę, to by była ok, ponieważ ta gumka tutaj na dole jest taka dosyć ciasna, ale nie przeszkadza to jakoś bardzo. Jej regularna cena to 99 zł, co uważam, że jest dosyć dużo. Natomiast tak jak wspominałam, udało mi się kupić na promocji i zapłaciłam za nią 80 zł. Na początku tylko się zastanawiałam, czy ją zostawić ze względu na kolor, bo liczyłam, że będzie ona śnieżno-biała, a jest taka delikatnie kremowa. Natomiast po tym, jak ją przymierzyłam, założyłam do jeansów i zobaczyłam, jak ładnie wygląda, to stwierdziłam, że nie mogę się z nią rozstać, ponieważ jest przepiękna i naprawdę taka bardzo dziewczęca i urocza. Natomiast druga rzecz, jaką zamówiłam z H&M-u, to sukienka. Jest to sukienka w kolorze czarnym z taką baskinką tutaj na dole. Ona jest wykonana z takiego grubszego bawełnianego materiału, to jest 100% bawełna, więc jest dosyć cienka i przewiewna. Ale jednocześnie materiał jest taki w miarę porządny, więc wydaje mi się, że będzie idealna zarówno na taki sezon wiosenny, jak i nawet właśnie na zimę do rajstopków i na przykład jakichś cięższych botków. Myślę, że będzie to ładnie wyglądało. Jest ona dosyć sportowa, więc fajnie wygląda do sportowych butów. Ja w zasadzie do tej pory mam większość sukienek, które są bardziej eleganckie i tak średnio wyglądają do jakichś trampków, natomiast ta naprawdę wygląda świetnie. Ja ją wzięłam w rozmiarze XS i myślę, że mogłabym mieć nawet mniejszą, ponieważ ona jest dosyć oversize'owa i te ramiona są takie tutaj opuszczone, natomiast myślę, że przy mniejszym rozmiarze już mogłabym mieć za krótki rękawek. I właśnie ten rękawek jest jej jedynym minusem z tego względu, że jest on dosyć szeroki, ale ja i tak zawsze podwijam na 3/4, także nie przeszkadza mi to później, bo gdzieś tutaj mi nie wisi, jednak wolałabym zakończony takim, wiecie, ściągaczem czy coś takiego. Koszt tej sukienki to było 69 zł chyba, albo 59 zł w cenie regularnej, natomiast na promocji zapłaciłam za nią 47, więc myślę, że było warto się skusić. Kolejne rzeczy pochodzą z Zary i również mam tutaj dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest taka bluzeczka z długim rękawem. Tutaj mamy podobną sytuację jak w przypadku tej sukienki, czyli te rękawki są takie dosyć szerokie. Nie wiem, czy teraz jest taka moda, czy o co chodzi. Natomiast tak jak już mówiłam, podwijam je zawsze na 3/4 i nie ma z tym problemu. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o tę koszulkę, to ona tutaj górę ma bawełnianą i jest to... Nie jest to taki śnieżno-biały kolor, tylko bardziej taka złamana biel, natomiast ten dół wykonany jest jakby z takiej wiskozy i on jest taki bardzo lejący i ma tutaj podwójną jakby warstwę. Nie wiem, czy to widać dokładnie w kamerze, natomiast wygląda to jak taka delikatna falbanka. Koszulka jest odcięta idealnie w połowie. Uważam, że wygląda to bardzo ciekawie. Mam ją w rozmiarze S i kupiłam ją na promocji za 29 zł i tutaj obawiam się, że już mi się jej może
nie uda się znaleźć, ponieważ nawet nie wiem, czy jak zamawiałam, to nie zniknęła jakby ostatnia ze strony, więc bardzo możliwe, że one się już wyprzedały, chyba że jeszcze gdzieś się Wam uda znaleźć ją stacjonarnie. Natomiast druga rzecz to coś totalnie klasycznego, czyli zwykłe czarne nurki z wysokim stanem. Zdecydowałam się, że przyszła pora, aby wymienić moje. Staram się robić to przynajmniej tak raz w roku, w zależności od tego, w jakim te spodnie są w stanie. Natomiast ja 90% czasu chodzę właśnie w czarnych rurkach, także często też je piorę i mimo różnych, wiecie, środków, które stosowałam, ten kolor zawsze się spiera niestety. Ale tak to też jest, jak macie tylko jedną parę czarnych spodni i w sumie chodzicie non-stop w tej samej. A więc no niestety trzeba się liczyć z tym, że te spodnie trzeba co jakiś czas wymieniać. Te kosztowały 89 zł i mam je w rozmiarze 34. To są bardziej takie jeginsy niż typowe spodnie. Ja je wolę, bo one są mega elastyczne i fajnie się dopasowują. Mają też idealną długość. Dla mnie spodnie z Zary są najlepszymi spodniami, ponieważ kończą mi się tak na wysokości kostki, jak lubię najbardziej. Z tego względu, że ja też często mam problem, że te spodnie są później za długie i nie podoba mi się ich podwijanie. Także właśnie najlepiej czuję się w tych z Zary, bo uważam, że ich długość jest dla mnie idealna. No i to nie jest rzecz kupiona na wyprzedaży. Co prawda udało mi się znaleźć jedne czarne spodnie, właśnie bardzo podobne na wyprzedaży, chyba za 40 zł, ale one były z takimi przetarciami, niby wiecie, takie vintage i nie do końca mi się to podobało, więc uznałam, że wolę kupić zwykłe, całkowicie czarne. Ostatni sklep, o którym chciałabym powiedzieć, to Terranova. Ostatnio Wam pokazywałam zestaw bluzeczek w białym kolorze. I powiem Wam, że jestem z nich tak zadowolona, że postanowiłam sobie jeszcze domówić kilka. Tym razem zdecydowałam się na kolor czarny i pokażę Wam trzy koszulki właśnie w takim kolorze. Niektóre są takie same w zasadzie jak te, które zamówiłam poprzednio, co niektórym może się nie podobać. Natomiast ja nie mam jakby z tym problemu, że coś jest takie same tylko w innym kolorze, bo jeżeli dobrze mi się sprawdza, no to czemu nie? Pierwszą bluzeczką jest ta taka krótka z falbanką tutaj na dole. To jest taki zwykły, cienki t-shircik i wzięłam ją w rozmiarze S, czyli dokładnie takim samym jak poprzednio tamtą. I ona kosztowała chyba 12 zł, także uznałam, że za taką cenę mogę się skusić, a naprawdę dobrze mi się te bluzeczki nosi. Są bardzo wygodne, nic się nie dzieje z nimi w praniu, bo tą białą już prałam kilka razy. Także mogę Wam je serdecznie polecić, jeżeli szukacie jakichś takich zwykłych t-shirtów na co dzień. Drugą koszulką jest zwykły czarny crop top, również taki sam jak ten, który kupiłam poprzednio w białym kolorze, również w rozmiarze S. I chyba jego cena to też było 20 zł, tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego czasu. No, co mogę więcej powiedzieć? Na początku myślałam, że też ją sobie kupię do chodzenia po domu, natomiast wydaje mi się, że ten czarny jest, wiecie, taki bardziej wyjściowy i nie będzie to przeszkadzało, jeżeli będę chodziła w nim też na zewnątrz. Natomiast trzecia bluzka to coś, o czym Wam wspominałam poprzednio, że zamówiłam również w rozmiarze S, ale niestety była ogromna. Natomiast teraz przy okazji tego zamówienia stwierdziłam, że zaryzykuję i wezmę XS-kę. Najwyżej jakby była zła, to bym ją po prostu sprzedała. Natomiast XS-ka jest idealna. Jest to taki zwykły t-shirt z baskinką. Tutaj jest gumka tak mniej więcej w pasie i ta bluzeczka jest po prostu taka odcięta. Ta wygląda idealnie, tak jak wspomniałam, jest to rozmiar XS i ona była przeceniona chyba też na 19 zł. Także uznałam, że no nie jest taki duży pieniądz, a może akurat trafię z rozmiarem. I powiem Wam, że teraz mam szczerze mówiąc wątpliwość, ponieważ wydaje mi się, że ta, którą dostałam poprzednio, niby ta S-ka, to nie wierzę, że to była S-ka z tego względu, że jest tak ogromna jakby różnica pomiędzy tym, jak ona była duża, a tym, jak ta jest dopasowana, że wydaje mi się, że po prostu musiała być lepsza ta metka i mógł być to jakiś po prostu większy rozmiar. Ale najważniejsze, że ta jest ok i że wszystko jest w porządku. To już by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Na ten moment nie planuję kupować nic więcej, na pewno nie, jeżeli chodzi o letnie rzeczy. Dopiero na jesień będę potrzebowała jakichś swetrów i butów, ale to myślę, że jest jeszcze na to czas. Tak naprawdę najbardziej lubię ubrania kupować na wyprzedażach, ponieważ w cenie regularnej jest mi dosyć szkoda na nie dawać aż tyle kasy. Natomiast nie wiem, jak będzie teraz na jesień, ponieważ jak mogliście widzieć w odcinku ze sprzątaniem szafy, części rzeczy się wyzbyłam, tak samo butów. No i niestety część też muszę wymienić. Swetrów nawet nie ruszałam przy porządkach, ale wiem, że mam kilka takich, które już się nie nadają do noszenia. Także na pewno będę musiała w coś zainwestować.
Możecie mi dać znać, jakie wy macie plany zakupowe na najbliższy czas, czy potrzebujecie czegoś na jesień, czy może macie już wszystko z zeszłego na przykład sezonu i w tym roku nie planujecie nic kupować, dajcie znać, jak to jest u was. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Standardowo, jeżeli film wam się podobał, pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym. Pa! We'll be right back.